Cześć, witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Tym razem naszym tematem będzie JPK VAT, JPK VAT 7 dokładnie mówiąc. Czyli nowy plik JPK, który od października obowiązuje wszystkich czynnych podatników VAT. W zależności od tego, czy jesteśmy podatnikiem, który opłaca i składa deklaracje miesięczne czy kwartalne, to tutaj na końcu będziemy mieć 7M albo 7K, czyli tak naprawdę odpowiednik naszej deklaracji. Bo tak naprawdę plik JPK zastąpi nam dwa elementy, czyli z jednej strony deklarację VAT 7, a z drugiej strony ten plik JPK dotychczasowy. Dlaczego? Dlatego, że nowy JPK będzie składał się z dwóch części, czyli z części ewidencyjnej, która poniekąd będzie bardzo podobna do tej struktury JPK poprzedniej, ale będzie dodatkowo zawierać szczegółowe informacje na temat kodów towaru, rodzajów transakcji czy rodzajów dokumentów, ale o tym za chwilę. A oprócz tego nowy JPK będzie zawierał również część deklaracyjną, która ma zastąpić właśnie deklarację VAT 7, czyli takie wyliczenie naszego podatku. Jeżeli chodzi o typy kodowania, to w zależności, czy będzie to ewidencja dotycząca sprzedaży czy zakupu, będziemy mieć inny zakres tego kodowania. Oczywiście pojawią się kody GTU, czyli kody towarowe w zakresie sprzedaży, pojawią się kody transakcji. Te kody transakcji będą występować i zarówno w sprzedaży i w zakupie, ale w innym zakresie, oraz pojawią się także kody rodzaju dokumentów. I o tym też się sporo mówi, bo w zależności, czy to będzie faktura wewnętrzna, czy to będzie na przykład faktura wystawiona do paragonu, czy faktura uproszczona, tutaj zupełnie inne zasady są ujmowania takich dokumentów właśnie w naszym pliku JPK. Oprócz tego od 1 stycznia 2021 roku czeka nas drugi etap wprowadzania pliku JPK, więc zmienią się trochę zasady prezentowania sprzedaży detalicznej w tym pliku. No i co się z tym wiąże? No to niestety musimy dostosować nasze systemy. I to nie tylko systemy księgowe, ale również systemy, te moduły handlowe. Ponieważ zauważmy, że kody GTU, które pojawiają się przy sprzedaży, tak naprawdę księgowy nie do końca jest w stanie to wszystko zweryfikować, czy ten kod towarowy ma się pojawić na tym towarze, czy nie, no bo przecież księgowi nie znają się na wszystkich towarach i usługach. Znamy ogólne zasady, natomiast już tą klasyfikację dokładną kodów towarowych, czyli czy ten towar sprzedany przez daną firmę, czy ta usługa wyświadczona przez daną firmę ma taki czy inny kod, tak naprawdę najlepiej jest kodować już na poziomie dokumentów handlowych i dzięki czemu te kody będą przenosić się dalej na dokumenty wystawione z tym naszym towarem czy usługą. Dzięki temu będziemy mieć wszyscy znacznie mniej pracy i powstanie znacznie mniej błędów, ponieważ za błędy w pliku JPK VAT 7 grożą niestety sankcje. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej szczegółów dotyczących pliku JPK VAT 7, w jaki sposób kodować, jakie kody dotyczą poszczególnych transakcji, jak pewne transakcje ujmować w ewidencji, aby przynosiły się do pliku JPK VAT 7, to zapraszam Cię na bezpłatny kurs dotyczący JPK VAT 7 i zapiszesz się na niego na stronie szkolaksięgowości.pl. Do zobaczenia!